Dzień dobry, witam Państwa. Binarze Analiza Techniczna Spółek z GPW, czyli naszym cotygodniowym spotkaniu. Okej, widzę pierwszy komentarz, także podejrzewam, że wszystko jest w porządku. Tak dla pewności chciałbym tutaj, żeby mi Państwo potwierdzili, czy dobrze mnie słychać. Bo też na innym niż zazwyczaj internecie, z innego internetu korzystam. Ok, mam już potwierdzenia, że z dźwiękiem nie ma problemów, więc oczywiście za chwilę przychodzę do Państwa propozycji. Proszę cały czas je wypisywać tutaj na czacie. No, oczywiście tutaj partnerem pozostaje Nobe Securities naszych spotkań, więc tutaj o tym przypominam. A dzisiejsze spotkanie zaczniemy od spółki, której spółka Remak. Jakieś kreski już tutaj są. I zresztą chyba tydzień temu też sobie o tym mówiliśmy, więc spójrzmy jeszcze raz na ten wykres. No, jeśli chodzi o Remak, to o czym sobie na pewno mówiliśmy, to płynność tych walorów. Druga kwestia, no jednak notowania tutaj pozostają gdzieś w dołku. Czy też do tych wieloletnich dołków wcale nie jest aż tak daleko. I tutaj z tej perspektywy tygodniowej chyba warto spojrzeć na ten wykres. No to już nawet po tych słowach widać, że tutaj po 2011 roku te obroty bardzo są małe i takie pojedyncze się tu zdarzają większe słupki wolumenowe. No a patrząc na tej tygodniowej skali, no to co tak naprawdę mówiliśmy tydzień temu, czyli ten trend boczny, no tutaj okolice 10, tu można by bardziej doprecyzować, chociaż to obecnie też te notowania są tak na granicy, tutaj wyłamania dołem. No chyba biorąc pod uwagę właśnie tą płynność, ja się właśnie na takim scenariuszu tego trendu bocznego, chociaż też tutaj widać, że ostatnie miesiące, właściwie tu od początku 2018 roku, to dryfowanie w okolicach 10 zł, czyli tego dolnego ograniczenia. Kolejna propozycja Bioton, i tutaj Bioton nawet niestety nie za bardzo na wzrost, tak? No to tak jak tutaj wcześniej sobie wyznaczaliśmy dość istotny opór w okolicach 7 zł, bo średnia tygodniowa, a niewiele powyżej też taka strefa oporu tutaj pomiędzy 7 a 8 zł. No natomiast na razie problemy są na tydzień. Spadająca gwiazda, dzień górny też się tutaj zatrzymało, no wręcz idealnie na 7 zł. Tak, tutaj 7 zł to było maksimum poprzedniego tygodnia. Na tym pierwszym podejściu też widzimy, że zatrzymało się w okolicach 7 zł. Natomiast to jest tutaj istotny opór do pokonania, jeśli te wzrosty miałyby być kontynuowane. No, następnie pewnie byłyby to okolice 8 zł. Zresztą, jak sobie przejdziemy na wykres dzienny, no to na dobrą sprawę też widać, że te właśnie okrągłe ceny. Najpierw 4 tu mieliśmy wyznaczone dość istotny opór, potem odbicie do 5, zwyżki do 6, zwyżki do 7, więc to ten ruch co złotówkę tutaj jest dość naturalny, też przynajmniej w ostatnich miesiącach. No, myślę, warto też zwrócić uwagę na tą korektę, która dość ładnie zatrzymała się na średniej dwustuokresowej, to już mówimy o skali dziennej. Więc też myślę, że z takiej perspektywy tutaj średnich można na moment obecny analizować ten walor, czyli od góry z perspektywy tygodniowej opór na 7 zł, z kolei z tej perspektywy dziennej wsparcie gdzieś tutaj myślę cały czas na tej średniej można byłoby próbować szukać. No i ona gdzieś tutaj widzimy zawraca w okolice złotych, ta średnia z perspektywy dziennej. No, a poza tym cały czas widzimy, że tutaj utrzymuje się zwiększona zmienność na walorze i gdzieś to na pewno też trzeba mieć na uwadze, że no oczywiście większa zmienność to większe ryzyko.
Następna propozycja Vivid Games. Też dość mocno tutaj dynamicznie te notowania się poruszały. Z takich ciekawostek, które mi się tutaj można dostrzec, to mieliśmy już wcześniej wyznaczoną linię trendu spadkowego i widzimy, że ona była wybita. No, był szybki retest po tym wybiciu i te silne zwyżki, nawet powyżej 6 zł. No, potem właściwie równie dynamiczne spadki i co ciekawe, te serie zatrzymały się no, z jednej strony właśnie na średniej dwustuokresowej, to mamy perspektywę dzienną, no a z drugiej strony jednak znowu zatrzymały się na tej linii trendu spadkowego, czyli tak jakby kolejny retest tej linii. Także dość tutaj ciekawy zbieg okoliczności, zbieg tych wskaźników dwóch. No, cały czas, bo gdzieś to też to miejsce, to około 3,50, było w okolicach takiej strefy wsparcia, tej wyznaczonej na podstawie dołków z 2016 roku. Więc to, no, to jest ciekawe wsparcie. Na razie widzimy, że tutaj notowania zareagowały, było odbicie. No, myślę też, że warto zwrócić uwagę na tą lukę spadkową. No, na dobrą sprawę, na razie mamy scenariusz do pięcia luki spadkowej, więc to by cały czas można było tutaj kreślić scenariusz kontynuacji tych spadków. No, natomiast myślę, cały czas tutaj z poziomem sygnalnym do spadków może być okolice tych 3,50, czyli średnia 2. No, nawet tutaj 3,40, bo tutaj gdzieś mamy też dołek z lipca, więc to takie wsparcia myślę warto obserwować, bo ich pokonanie no, byłoby tutaj sygnałem na raczej rozbudowanie tych spadków, tego ruchu zniżkującego. Z pozytywnych scenariuszy, no to oczywiście tutaj wyjście powyżej 4,20 zł w takim najbliższym terminie. No, tutaj też widzimy, że poziom dość dużo tutaj się działo, zanim się pojawiła ta luka spadkowa, jeśli chodzi o cienie. Pierwsze odbicie też tutaj właśnie od tego wsparcia omawianego zatrzymało się na 4,2, więc to oczywiście taki pierwszy opór, który tutaj byłoby warto pokonać. Jeszcze po prostu z perspektywy tygodniowej, no tutaj gdzieś na 4,5 przebiega średnia tygodniowa, ale myślę, że zważywszy na to, że ona jest dość płaska, no i widzimy bardzo dużą dynamikę tych ruchów w ostatnich miesiącach, no to myślę, że tak tutaj dużej wagi może nie trzeba przywiązywać, jeśli chodzi o ten wykres do średniej tygodniowej na moment obecny. No i myślę, że cały czas warto obserwować wolumeny. Tu widzimy, zdecydowanie były bardzo duże w ostatnich dniach. No, na wzrostowej świecy widzimy duży wolumen, natomiast na tych spadkowych, no to mamy 3 takie tygodniowe świece spadkowe, gdzie te wolumeny są dość duże, więc chyba troszeczkę podaż tutaj przeważa. To gdzieś też z tyłu głowy można mieć, analizując ten wykres. Więc podsumowując, gdzieś tu wsparcie na 3,4 to jest też takie ostatnie miejsce wsparcia, natomiast najbliższy opór tutaj 4,2. Tak można byłoby spojrzeć na Vivid. Alior Bank porusza się w konsolidacji, o której sobie już od dłuższego czasu taki scenariusz też kreślimy i on się na razie materializuje, czyli tutaj wsparcie notowania znajdują na 66, opór w okolicach 73-74. Tutaj widzimy też dość blisko przebiega tego poziomu, no i póki to tak te notowania się poruszają i ja bym tutaj na Aliorze z takim scenariuszem pozostał, nic się nie zmieniło od ostatniego tygodnia, no patrząc na wykres tygodniowy troszeczkę gorzej chyba to wygląda, no bo jednak te 2 ostatnie tygodnie duże cienie górne, zresztą wcześniej też tu mieliśmy cień górny w kwietniu, maju, przy podejściu do znowu tego oporu, przy okazji tutaj, kiedy średnia przebiegała, cień górny pojawił, więc no myślę, że przy tym też obrazie giełdy, o to patrzyliśmy na indeksy ostatnio, szczególnie ten sentyment do dużych, no to przy takim dobrym sentymencie takie 2 górne cienie zrobić, to daje, myślę, troszeczkę do zastanowienia. No i
Jak dla mnie jest to jeden z argumentów dalej powstrzymywania tego scenariusza z trendem bocznym, przynajmniej w takim krótkim terminie. No, myślę, że jakoś specjalnie bardzo bym się nie zdziwił, gdyby te notowania znowu spadły do 66. Co byłoby zgodne z tym oczywiście scenariuszem. Kolejna propozycja ZEPAK. Tu na ZEPAK bym chyba spojrzał właśnie z takiej perspektywy kanału spadkowego, który trwa już właściwie rok, bo gdzieś tutaj w lipcu poprzedniego roku był szczyt, z którego wyznaczyłem ten kanał spadkowy. No i takich miejsc, no to no oczywiście wcześniej wsparcie 11 zł, tutaj też dość widzimy, było takim ciekawym wsparciem, no i zostało pokonane i dalej ten ruch zgodnie z tym kanałem spadkowym. No kolejne ciekawe wsparcie to tutaj okolice 8 zł. Mamy to zaznaczone tą strefą wsparcia, no to, czyli tutaj z początku 2016 roku, jeszcze tutaj luka wzrostowa, co ciekawe, nie zamknięta cały czas, więc być może w tym 18 roku tutaj notowania domkną tę lukę. No natomiast póki co też bym dalej podtrzymał ten scenariusz spadkowy. No mamy kanał spadkowy i zaznaczę tylko, że dochodzimy do ciekawego wsparcia w okolicach 8 zł, więc to jest to kolejne miejsce, które potencjalnie może ten kurs akcji się odbić. No i docelowo nawet tutaj gdzieś w okolicy tego górnego ograniczenia kanału spadkowego odbić. No z takich sygnałów, no to oczywiście na pewno jeden z nich oczywiście wybicie górą z tego kanału spadkowego, natomiast na razie chyba tutaj zgodzimy się, że nie za bardzo widać jakiś argument, a nie za bardzo widać argumenty popytowe za takim scenariuszem. Tutaj może też przypomnę, że to jest wykres ze skali tygodniowej ZEPAKu. Dekora, no tutaj nie wiem, czy chyba kiedyś patrzyliśmy na wykres, ale chyba było to dość dawno. No, należy wspomnieć o niskiej płynności, co dość utrudnia analizę techniczną. Zresztą też widzimy po słupkach, że no nie ma tutaj szału, mówiąc kolokwialnie. Więc to na pewno pierwsza uwaga do analizy technicznej, analizy wykresu. Natomiast na 8,5 złotego obronione to oczywiście dobra informacja. Tutaj na 17,8, początek 18, 8,5 obronione. No i w ostatnim tygodniu, bo tutaj dalej mamy wykres tygodniowy, no widzimy próbę wybicia górą no tak naprawdę też z takiej konsolidacji, która tutaj 1,5 roku trwała. Jest to teoretycznie sygnał pozytywny. Tym bardziej, że wzrostowy, więc można by to interpretować jako powrót tego trendu wzrostowego. Tu jeszcze patrząc na wykres dzienny, no niewiele nam to podpowie raczej. Więc właśnie pozostaniemy przy tym tygodniowym. Tak, czy tutaj jakaś linia trendu? O, jeśli możemy sobie ją zostawić, gdyby tutaj był powrót do jednak tej konsolidacji, to może zostawmy sobie taką linię trendu, która gdzieś tutaj w okolicach 9 zł przebiega teraz. No więc jeśli oczywiście to byłoby skuteczne, to byłby to sygnał kontynuacji tego trendu wzrostowego, który tutaj wcześniejszego, to jest z lat 2016-17 do połowy. No natomiast na razie widać, że te notowania dość szybko zawróciły, już tu dzisiaj to poniedziałek, tak więc jeszcze przy tej płynności do końca tygodnia dużo może się wydarzyć na dekorze. No ale to chyba. No myślę, że to po prostu warto obserwować na tej strefie, nie patrzeć na tę spółkę, to no tu by się przydała po prostu kolejna zielona świeca potwierdzająca utrzymanie go, wybicia z poprzedniego tygodnia. No jakby się jeszcze jakiś wolumen pojawił, to już w ogóle byłoby super. No na póki co
Myślę, tu należy podchodzić z dużym dystansem do tego wybicia. Kolejna propozycja Kania. No, na Kanie się dzieją ciekawe rzeczy, się ukryć. Przejdźmy na wykres dzienny. Także jeśli chodzi o Kanie, to spółka jest no, w długoterminowym trendzie spadkowym. To właśnie może wróćmy na chwilę na wykres tygodniowy. Na dobrą sprawę tutaj od końca 2013 roku kurs akcji spada. No oczywiście z jakimiś korektami wzrostowymi, ale na dobrą sprawę struktura tutaj jest spadkowa. Coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. No i właściwie to już nawet tutaj patrząc na wykres tygodniowy widzimy po słupkach wolne nawet. No oczywiście jeśli chodzi o obroty wygląda to zupełnie inaczej, bo no tutaj były zdecydowanie większe ceny, tak? Więc obroty może nie są aż tak duże jak w 2015 czy w 2014 roku, ale mimo to mamy już tutaj dość czy z poprzedniego tygodnia mamy duży słupek z wolumenem. W tym tygodniu poniedziałek już dzisiaj mocna sesja, jeśli chodzi o poziom obrotów. My jesteśmy na poziomach 1 zł, tak? Więc tak jak mówię, wartości obroty mogą być mniejsze niż wtedy, ale rzeczywiście no, poziom złotówki. Czyli tutaj ta okrągła cena przy takich obrotach zaczyna wyglądać ciekawie na budowanie jakiegoś scenariusza, chociaż na jakieś odbicie, tak? No bo ostatnie taki w końcach złoty 30, co ciekawe, średnia 200-krosowa dzienna gdzieś tu w końcach tego złoty 30 zaczyna przebiegać. Linia trendu taka od początku roku, tak naprawdę do szczytu z 18 roku, linia trendu spadkowego też jest w okolicach złoty 30. No oczywiście poziom to by się nie zmienił. Więc też to tak naprawdę są poprzednie dołki, one były ważnym wsparciem, po przebiciu są oczywiście oporem, więc nie mieliśmy jeszcze przetestowanego tego poziomu, więc biorąc pod uwagę te wolumeny, które mają miejsce, zatrzymanie gdzieś tu w okolicach tej złotówki, no kto wie, czy chociaż jakieś takie odbicie na to złoty 30. Okolice złoty 10, tak naprawdę dzisiejsza sesja, no zobaczymy jak się zamknie, ale dość ładnie na razie tutaj w ten opór się wpisuje. Jakiś cień górny, tu przypominam, nie mówimy, nie są to dane rzeczywiste, tylko opóźnione, więc już gdzieś jakiś opór tutaj zaczyna działać. Z drugiej strony, no mimo wszystko tutaj widzieliśmy, jak wygląda wykres tygodniowy. Z takiej szerszej skali, no mówimy gdzieś o dołku, próbie łapania dołka, to też już nieraz Państwu powtarzałem i nieraz zresztą sobie tu analizowaliśmy różne wykresy, że wiele spółek było w potencjalnych dołkach, pojawiały się większe wolumeny, a potem ten kurs akcji spadał jeszcze bardziej, więc tutaj też bym z pewnym dystansem podchodził do takich scenariuszy wzrostowych. No, natomiast na pewno co obecnie się dzieje, czy na pewno, przynajmniej w mojej opinii, może tak to lepiej powinienem sformułować, no jakiś potencjał na to, co najmniej odbicie tutaj zdecydowanie się rodzi, ale cały czas chciałbym jednak Państwa uczulić, w jakim miejscu są te notowania i że no to zdecydowanie to ryzyko tutaj jest podwyższone w przypadku sobie no jest dość istotny, ale jednak jesteśmy tam w wieloletnim dołku i ten sentyment do spółki, tak jak tutaj widać, no raczej zbyt dobry od wielu lat nie jest. No to na pewno nie chciałbym, żeby mimo wszystko, z racji właśnie tego, gdzie te notowania obecnie są, nie chciałbym, żeby może ten wydźwięk, komentarz do Kani zbyt optymistyczny się tylko. Więc tutaj ja to na pewno uczulam. Nowaturas. O proszę, tutaj jeszcze nie patrzyliśmy na to, a może patrzyliśmy, nie pamiętam. Natomiast no to jest spółka dopiero to zerwała, a patrzyliśmy, bo widzę, jest już poziom jakiś wyznaczony, 47. No niedawny debiutant, tak jak widzimy, kilka miesięcy dopiero na giełdzie i no jeśli już mamy patrzeć na technikę, to dalej bym podtrzymał to 47 jako wsparcie, bo tutaj pierwsze tygodnie notowania nie mogły wybić w górę, jak tu na 56, obecnie znowu jakaś korekta. No jakbyśmy mieli patrzeć na analizę techniczną, to 47 tutaj jest wsparciem, ale no tak jak wiemy,
analiza techniczna lubi historię. Tej historii na razie tu nie ma, więc po prostu trudno coś więcej powiedzieć. Forte, kolejna propozycja, to jest ciekawa spółka moim zdaniem. Także mamy tą lukę wzrostową po informacji fundamentalnej, czyli wynikach za drugi kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. No, ale pojawił się cień górny, tak naprawdę blisko tutaj dziennej 200% średniej kroczącej do notowania w trakcie sesji dotarły i powróciły. Kolejna sesja, znowu jakiś duży wolumen i czerwona świeczka. Wręcz tutaj moglibyśmy mówić o formacji objęcia bezy. No, a następnie te notowania gdzieś tutaj od kilku sesji zatrzymały się na 46, więc to jest tak naprawdę dość trudna, myślę, obecnie spółka do analizowania, no bo mamy zatrzymanie na 46, od tej okolicy 46 i notowania no, utraciły ten impet, tak? Ani w górę, ani w dół, więc tu no, chyba, że czeka się na taką krótkoterminową podpowiedź, czyli na jakiś impuls w górę czy w dół. Na pewno pozostaje jakiś scenariusz domknięcia luki. Tej luki wzrostowej, czyli ewentualnie znowu powrót do 40, chociaż to też zależy, jak traktujemy lukę, tak? No bo mamy tutaj duży cień górny, tutaj ten poziom maksymalny 43-45, czyli pytanie, już teoretycznie już tu na tym 43-45, czyli tutaj tylko dojście do cienia górnego, już możemy traktować jako domknięcie luki, no a pewnie niektórzy powiedzą, że ważniejsze są ceny zamknięcia i że domknięcie luki byłoby przy spadku do 40, więc to już jest taka pewna, może niejasność bym to tak nazwał, co byłoby scenariuszem domknięcia luki wzrostowej i ewentualnie odbicia, czy to jest to 40, 3,50 czy okrągłe 40. A druga kwestia, czy już od tych 46 tu nie odbijemy w górę i no i nie będzie ataku chociażby na średnią i potem na kolejne opory. No to są oczywiście scenariusze pozytywne, które teraz kreślę, bo no oczywiście luka wzrostowa ma pozytywny wydźwięk. Tutaj dodatkowo jest to powiązane z sytuacją spółki, czyli poprawa w wynikach. I tutaj zarząd też więc stąd chyba bardziej tutaj na te scenariusze pozytywne się nastawiam. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie wydźwięk też tego wykresu, to tutaj też zwracam uwagę i uczulam, żeby zbyt pozytywny nie był ten mój komentarz. No jednak jesteśmy w takim momencie, no i tutaj kreślenie, jak na razie cały czas jest próba szukania dołka w tym trendzie spadkowym, który trwa od początku 2017 roku, na dobrą sprawę. Też mieliśmy dużo luk spadkowych, mocne pogorszenie w wynikach. Więc no wiadomo, jak to jest złapaniem dołków, także na to uczulam. No oczywiście 40 zł ciekawe wsparcie, chociaż wcześniej wyznaczałem na 45 zł wsparcie i tutaj jakby wydawało mi się, że to jest ten poziom, od którego no naprawdę fajnie jakby te notowania odbiły. No jednak do 40 mamy jakąś potencjalną formację podwójnego dołka, natomiast punktem sygnalnym dla formacji podwójnego dołka jest tutaj 56-57 zł, tak? Bo to jest szczyt między tymi dołkami, więc ewentualna materializacja tej formacji to byłoby wybicie właśnie 57. Więc tutaj jeszcze trochę brakuje. No z drugiej strony, jeśli byśmy mieli mówić o odwrócie trendu na forte, no to taka formacja podwójnego dołka jest ciekawą formacją techniczną na właśnie odwrócenie. No ale tak jak mówię, do tego te notowania musiałyby jeszcze troszeczkę urosnąć, żeby się ona zmaterializowała. Niewiele powyżej mamy tygodniową średnią. Tutaj jeszcze jest dużo oporów do pokonania, to na takie czynniki negatywne bym tu zwrócił uwagę. No oczywiście ten najmocniejszy negatywny sygnał, który by raczej sygnalizował kontynuację trendu spadkowego, no to oczywiście spadek poniżej 40 zł, czyli zrobienie nowego dołka. To by było jeszcze. Trakcja, czyli kolejna spółka
którą chyba moglibyśmy określić na moment obecny mocno spekulacyjną, patrząc na to, co chociażby na obrotach się dzieje w tych ostatnich tygodniach. Także no, mocno odbicie tutaj z nawet złotych. Tak naprawdę ciekawy schemat się tu wyrysował, no bo opór to 4 złote, poprzedni szczyt, okrągła cena, także to dość oczywisty też opór. Mamy wybicie tego oporu, chwilę zatrzymanie. Tak, wybicie, dwie sesje takie no ze zmiennością, ale cena zamknięcia bliska cenie otwarcia. Następnie dwie sesje szybkie retestujące 4 złote. Obrona tych 4 złotych. No i dzisiaj nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek. Już jakieś większe obroty i odbicie od 4 złotych. Tak? Czyli taki typowy schemat. Wybicie oporu, retest tego oporu już jako wsparcie i ewentualnie odbicie dalej no w tym wypadku mówimy o kierunku wzrostowym. Więc taki schemat się na trakcji rysuje. Natomiast tutaj też uczulam, że jednak no znowu mamy tutaj te bardzo obroty w potencjalnym dołku. Czy to jest dołek? Na razie jeszcze nie wiemy chyba. Jeszcze tutaj dużo może się wydarzyć. To jest wykres tygodniowy. Tu przeskoczyłem na tygodniowy. Mamy gdzieś właśnie wieloletni dołek. No technicznie też ciekawe miejsce, bo tutaj okolice dołka z 2013 roku i to właściwie chyba było historyczne minimum, więc tutaj notowania tak mocno odbiło od tego historycznego minimum. No ale nie jest powiedziane, że nie zobaczy to. Na to uczulam, bo też widzimy, że od 2017 roku no, dynamika spadków olbrzymia. Właściwie niewiele tutaj z pasz było respektowanych, ale były bardzo szybko pokonywane i tutaj z 18 zł na 3 zł, tak zaledwie, no nie ponad rok, to jest zdecydowanie duża skala przeceny. Więc cały czas gdzieś mówimy potencjalnie o łapaniu dołka, także na to bym tutaj chciał uczulić, no a właśnie patrząc też na obroty, no to trzeba liczyć się z tym, że ta zmienność może być duża dalej. Utrzymywać się na trakcji. No, tutaj nazwa spółki trochę mnie przeraża. Hydrotor. No, myślałem, że to spółka z Inconnectu, a to jest z GPW. No, zobaczmy ten wykres. No tu sam ograniczaj. Zresztą w poprzednich dniach też widzimy, że niezbyt wiele, także no właściwie płynność troszkę tu przekreśla tą analizę techniczną. No ale jakbym miał na coś zwrócić uwagę, to chyba właśnie na taki kanał wzrostowy. No i gdzieś tutaj można też jednak zobaczyć, że od 2012 roku notowania. I tak naprawdę, jeśli chodzi o tą formację podwójnego. Dołka, to sprawę nawet gdzieś ta materializacja nie była zbyt prosta, bo widzimy tutaj właściwie przez rok, a może nawet dłużej gdzieś te notowania konsolidowały, ale no, ostatecznie dalej zwyżkują, więc może taki tutaj tylko komentarz do tej spółki. XTB to też ciekawa spółka. Dzisiaj, tak, to chyba dzisiaj przed sesją podała wstępne szacunki wyników za pierwsze półrocze. Także tutaj jakby sobie wyliczyć wyniki za drugi kwartał też w górę. Wyniki finansowe z dynamiką no tutaj co najmniej dwucyfrową, zależy na jakich pozycjach, na działalności operacyjnej dwucyfrowa dynamika wzrostowa. No i mamy lukę wzrostową. Zresztą o XTB technicznie sobie też już wcześniej mówiliśmy, że cały czas utrzymywana jest średnia po wybiciu.
Tutaj w lutym ta średnia jest utrzymywana. Zresztą to był też okolice wsparcia, tutaj no, okrągłe 5 zł, tutaj nie było. Nie było do tej luki spadkowej. Już na tym poziomie tutaj powyżej 5 zł się to zatrzymało. No ale nie zmienia to fakt, że tutaj jeśli chodzi o pozytywne sygnały techniczne, to do pokonania no, okolice 6,60. Może oddalę też skąd się to ten pokonany teraz istotny opór, więc to tutaj trzeba byłoby pokonać tak naprawdę. Tutaj przez pryzmat chociaż wolumenów z końca 18-17 roku i dość, no to już z roku to nie z rok, tej rok, bo mniej więcej od sierpnia poniżej tego poziomu no, spółka notowania pozostają. Jakaś faza akumulacji. No trochę brakuje wolumenów ogólnie pewnie, chociaż one wcale nie są takie niskie, są troszeczkę też ten wykres zaburzony przez tę jedną sesję. Ponad 3 miliony akcji się czy zmieniło właściciela. Jest troszeczkę, są też te słupki zaburzone przez to, no ale jakaś faza akumulacji. Myślę, całkiem ciekawy scenariusz do rozważenia na XTB, a pod takim sygnałem pozytywnym to oczywiście wyjście w tego 6,60, czyli tego oporu. GROK, czyli kolejna spółka, która no, dynamiczna, może tak bym ją określił. Po trendzie spadkowym, która w ostatnich sesjach podbija. Więc tak jak widzimy, blisko tego dołka z 2009 roku doszły notowania. No i mamy dwie sesje, duże, przepraszam, dwa tygodnie, bo to wykres tygodniowy, więc zresztą wcześniej tutaj też mieliśmy na tych poziomach 3 zł duży wolumen. Ostatnie dwa tygodnie tutaj znowu duże obroty i wzrostowe świece tygodniowe. Przejdźmy na wykres dzienny. Mocne odbicie od tych 3 zł, no doszło do 4 dzisiaj. Na razie świeca czerwona. Jak się tak zamknie, to nawet znowu moglibyśmy jakieś formacje objęcia bez tutaj mówić, więc ewentualnie mogłoby to być jakąś przestrogą przed, czy też sygnałem zapowiadającym tutaj jakąś korektę, czy korektę, no ruch spadkowy, może tak nazwę, bo na dobrą sprawę chyba cały czas dominującym trendem jest trend spadkowy, więc tutaj ruch spadkowy niekoniecznie kwotą by należało nazwać, więc może nie będę używał takich tu sformułowań. Zresztą oczywiście 4 zł to też okrągła cena i na dobrą sprawę możemy to wyznaczyć opór 4 zł. No i spółka cały czas pozostaje gdzieś w wieloletnim dołu. Także kolejna ewentualnie niezbyt chyba lubię analizować takie spółki z tymi dołkami, nigdy nic nie wiadomo. Natomiast póki co może bym zwrócił uwagę, że jednak to 4 zł to jest dość istotny opór okolicy tych 4 zł i na razie wygląda to tak, że ta reakcja złote jest. No na pewno tu należy liczyć się z, myślę, dalej z tą zwiększoną zmiennością. Myślę, że dalej gdzieś tam może być próba rozgrywania. Właśnie mamy sierpień i zbliżamy się ku wrześniowi, więc ten sezon publikacji wyników powoli się zaczyna. Może też jest jakieś pod wyniki za drugi kwartał. No a może po prostu inwestorzy teraz tę spółkę polubili i tutaj testują. Więc tu chyba po prostu bym znowu zaznaczył, że myślę, że dalej tej wysokiej zmienności można oczekiwać. To jest jakieś większe ryzyko. Spółka dalej gdzieś w dołku i pytanie, co z tym oporem 4 zł. To myślę też taki poziom do śledzenia. Ulma. No dobrze, zobaczmy kolejną taką egzotyczną spółkę chyba. Możemy takiego sformułowania określić. Raczej niezbyt
znana. No, otóż płynność też widać, że zobaczmy na tygodniowym wykresie. No, myślę, tu też trudno komentarz, jeśli chodzi o technik. Tym bardziej, że nie dość, że nie ma obrotów, to właściwie od 15 roku. No, gdzieś tutaj w dużym przybliżeniu 60-80 zł notowania się poruszają. No, tu właściwie nawet może należałoby się bać dokładnym 55 powiedzieć. To chyba jakoś tak wychodzi. No, 55, odbory 80, no i to chyba tutaj więcej bym się nie pokusił o dalszy komentarz. Ten Square Games, no tu niestety też jeszcze niezbyt długo notowana spółka. Nowe szczyty się pojawiają, no i myślę tutaj jednak troszeczkę te dwie świece tutaj. Ostatnie sesje lipca, no budzą pewne wątpliwości. 100 zł pokonane w dość ładny sposób, no, ale potem już cień górny. Kolejna sesja też tutaj cień górny. I problem już tutaj z kontynuacją. No, z drugiej strony, przynajmniej do dzisiaj to 100 zł jeszcze było bronione, ale widzimy, że dzisiaj już jest atak na 100 zł i te notowania przynajmniej przez moment spadły poniżej. Zobaczymy, jak się zamknie. No, myślę, że jako kolejny ewentualnie istotny poziom wsparcia, to tutaj bym szukał, zresztą to nawet możemy sobie przedłużyć, gdzieś tutaj w okolicach 88 zł. Także wcześniej był to opór, który chyba też mieliśmy zaznaczony, a może nie. No i został wybity, pokonany, tak? Tutaj zielona też świeca, więc myślę, że to też z tego, po pierwsze opór, przepraszam, teraz już wsparcie. Ono po pierwsze wynika z tych tutaj problemów, wcześniej z pokonaniem tego poziomu, no a z drugiej strony z początkiem tej dużej wzrostowej świecy, która tutaj dość ładnie też ten impuls wzrostowy następnie został kontynuowany, więc no, jeśli tu miałbym jakiś komentarz techniczny wydać, to po prostu bym obserwował 88 zł, jeśli ta korekta by się dalej rozciągała, jako potencjalnie interesujące wsparcie. Eleven Beat Studios 400 zł, 400. Tu szukając analogii do tego, co działo się po premierze This War of Mine, czyli 3 sesje, przepraszam, 3 tygodnie wzrostów i potem przejście do konsolidacji. No to tutaj podobnie, też około 3 tygodni wzrostów i przejście do konsolidacji, tylko jednak gdzieś próbowałem szukać dolnego ograniczenia tej konsolidacji, no jednak 400 zł dotknięte, nawet nieco pokonane, ale tylko cieniem dolnym, więc na moment obecny dalej podtrzymuję ten scenariusz konsolidacji, obecnie dolne ograniczenie to 400 zł, no to już jest okrągła cena. Myślę, że jeśli tutaj spadnie poniżej 400, no to już większa korekta i po prostu zacznę z tego rysować jakiś kanał spadkowy, co właściwie cały czas można by potencjalnie taki scenariusz tu już w momencie zaznaczyć, chociaż póki co na razie szukając tej analogii do This War of Mine, na razie bym jednak pozostał gdzieś w perspektywie konsolidacji 400 zł, no od góry maksymalnie myślę, no myślę, że 500 zł. Tutaj wybicie powyżej 200 chwilowe, te nadawania zanurkowały, więc od 500. Może jakoś tak bym to widział. Więc tutaj bym się trzymał póki co cały czas tego scenariusza. Tauron Polska Energia. Znowu spółka w dołku, która powoli odbija. No. A kanału spadkowego dość ładnie to wygląda ten kanał spadkowy, więc pierwsze co myślę tu wyjście powyżej 2-3. No 2-3 to czy okolice 2-3 to wcześniejsze historyczne minima, jest też istotny opór, a to też Państwu powtarzałem, czy wyznaczałem ten poziom już wcześniej, 2,45, to bym chciał zobaczyć pokonanie, bo to są takie ostatnie lokalne szczyty, czyli no z tego 2,45 był spadek na 2 zł, potem odbicie znowu na 2,45, więc to
Wtedy to myślę mogło być takim potwierdzeniem, że tutaj ewentualnie mieliśmy to twarde dno, tak zwane, i no, ewentualnie to by pozwoliło też jakoś bardziej tutaj przychylnie spojrzeć ku scenariuszom wzrostowym. Więc to taki poziom podtrzymuje 2,45 jako dla mnie przynajmniej bardzo istotny, bardziej te 2,30, ten kanał spadkowy, to ewentualnie na to bym jeszcze zwrócił uwagę. No a póki co jesteśmy w tym kanale spadkowym, jesteśmy gdzieś blisko cały czas historycznych dołków. No ten kurs akcji, patrząc właśnie tak, o, zobaczmy wykres miesięczny, tak? Cały czas jest bardzo nisko, więc no to czy pociąga za sobą odpowiednie ryzyka. Ale to jest wykres miesięczny, tak poza tym. Także tu z perspektywy miesięcznej. Kolejna propozycja, BOŚ, Bank Ochrony Środowiska. No też całkiem niezłe tutaj odbicie, właściwie w piątek. Duża zielona świeczka. I myślę, że to, na co bym zwrócił uwagę, to jest wykres dzienny. Zobaczycie, że tutaj od 2017 roku, no, te próby wyjścia powyżej średniej nieudane. Były dwie luki wzrostowe, zatrzymało się na 12 zł powrót do jakiejś konsolidacji. Kolejna próba, zresztą mieliśmy duże wolumeny, tak? Mieliśmy duże wolumeny, dana próba. Potem znowu kilka miesięcy później podejście średnią i zatrzymało się to na 12 zł, duże wolumeny, spadek. Kolejne próby tutaj, uklepywanie dołka w okolicach 8,850, silny impuls wzrostowy do średniej, wybicie średniej, luka spadkowa. Nie udało się. No, to już tutaj właściwie na początku 2018 roku. Potem w maju, na przełomie kwietnia, maja, znowu podejście do średniej nie udało się i znowu mamy podejście do średniej, więc. No i poza tym mamy spółkę znowu na nowych historycznych dołkach, tak? Po tych wcześniejszych nieudanych próbach. Więc no to, co tutaj jest do zrobienia, to i myślę, że dopiero po pokonaniu tej średniej tutaj można by ewentualnie jakieś bardziej wzrostowe scenariusze zacząć budować. No, na moment obecny, tak jak widzimy, na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy czy 16, no prawie 1,5 roku, tak? Było 5 prób pokonania, czy może 4, teraz się szykuje 5. próba pokonania tej średniej i się to na razie nie udało, więc no, każdy opór w końcu jest pokonywany, tak? No ale myślę, że tutaj póki nie zostanie pokonany, to no oczywiście na pewno ciekawa jest to spółka do obserwacji, no jest tak, jak widzimy. Wykres tygodniowy, silny trend spadkowy, no jeszcze w 2011 roku była ponad po 75 notowana, tak? Teraz jest po 8. Też już od wielu, wielu lat poniżej średniej tygodniowej, tak? Tu od 2010 roku poniżej średniej tygodniowej i to sporo poniżej tej średniej tygodniowej, tak jak widzę, więc no, ta perspektywa trendu spadkowego, no nie można o niej zapominać mimo wszystko. PKO BP. Właśnie taka sytuacja na PKO BP dość ciekawa, bo z jednej strony zatrzymaliśmy się na 42, z drugiej strony bronimy 41 i średniej dwustuokresowej po tutaj wybiciu. No, myślę, że tutaj, jeśli to odbicie miało być kontynuowane z początku lipca, no czy nawet z początku, z połowy lipca, zależy jak na to spojrzymy, no, jeśli miało być kontynuowane, no to oczywiście do pokonania. No na razie gdzieś te notowania znajdują tam opór. Z drugiej strony, przynajmniej do obecnego momentu, jeszcze za bardzo nie widać też mocniejszej reakcji podaży, więc myślę, tutaj cały czas jest w grze temat. Ewentualnie 40 zł bym tu dopuszczał taką korektę i odbicie. Czyli takie chwilowe zejście znowu poniżej średniej do 40 i odbicie w górę. Natomiast jeśli spadnie poniżej 40, to myślę, że ten scenariusz wzrostowy po prostu
się oddala. No pytanie, jak bardzo, to już będzie trzeba potem notowania, natomiast no na pewno, znaczy na pewno, moim zdaniem, jeśli te notowania spadną poniżej 40, to ten scenariusz wzrostowy gdzieś tam czasowo się oddala. No i kolejne wsparcie gdzieś tutaj w okolicach 37 zł. No z perspektywy tygodniowej właściwie wnioski podobne. Tak mi się wydaje tutaj. Więc tutaj te dwa poziomy chyba tak bym obserwował, od góry 42 do dołu 40 jako takie, no krótkoterminowo raczej dość istotne. Getin Noble Bank, spółeczka w dołku. No i no, trudno tutaj coś chyba analizować też technicznie. Gdzieś to wokół złotówki się rozgrywa, ale jednak poniżej tej złotówki są notowania od długiego czasu. I tak właściwie w cenach zamknięcia to widzimy, że te zamknięcia są nie wyżej niż złotówka, tak? Nie wyżej niż złotówka. Tu widzimy luka wzrostowa, odbicie, a ostatecznie zamknęło się chyba na równej złotówce się zamknęło, więc jest problem z pokojem. Zanim tej złotówki, myślę, że terminowo można by na to zwrócić uwagę. Potencjalne wybicie powyżej tego 1 zł, to mogłoby jakiś tutaj impuls zrodzić, no a w tym wypadku każdy grosz to już jest 1%, więc to całkiem sporo. No a poza tym spółka w dołku i na razie chyba też specjalnie nie widać, bo jakiś popyt się tutaj pokazywał, więc myślę, że trudno jest na moment obecny tutaj jakieś wzrostowe scenariusze budować. Lotos. Lotos po luce wzrostowej utrzymał ten poziom, nie było domknięcia i tutaj był atak na historyczne szczyty w piątek. Nie udało się to w piątek, jakiś tutaj cień górny się pojawił. No a dzisiaj poniedziałek, sesja na czerwono. Czas jeszcze nic tutaj nie jest przesądzone. Natomiast na pewno z jakichś scenariuszy spadkowych, no warto pamiętać o tej luce, że ona może być domknięta, więc najbliższe wsparcie to okolice 62 zł, to myślę, z tym tutaj należy się liczyć. No a poza tym mamy istotny opór na 68, bo są to historyczne szczyty z listopada, przepraszam, z października poprzedniego roku. Więc myślę, przez takie dwa poziomy na razie bym rozpatrywał Lotos 62 i 68. No i to tak naprawdę tyle chyba, jeśli chodzi o Lotos. Trudno mi tutaj coś więcej powiedzieć. No na razie się zatrzymaliśmy na tym historycznym szczycie, natomiast scenariusz domknięcia luki, odbicia w górę też jak najbardziej na razie można obserwować. No jeśli spadniemy poniżej 62 zł, no to wtedy chyba należałoby się nad jakimiś większymi problemami ewentualnie zastanowić, obserwować 60 zł, bo wtedy to byłby też taki istotny poziom. Chociaż jeśli tutaj miałby być ten mocno wzrostowy, popytowy scenariusz, jakby mogła sugerować ta luka wzrostowa, no to myślę, że powinno się to zatrzymać na 60. Także to takie poziomy tutaj wyznaczył. Stal produkt, też dość fajne odbicie, ciekawe wolumeny, tak jak może też troszkę klepane taka wsparcia 420-440, także dość duże wolumeny tutaj nawet momentami się pojawiały. No i to odbicie no zatrzymało się na 500 zł, więc na razie cały czas ta luka spadkowa straszy. No ona już została domknięta, mówię 500 zł jako ważny opór. Tutaj bym śledził od dołu tak naprawdę 400, cały czas bym tego nie wykluczał. Okrągła cena 400 cały czas może być w grze, chociaż widzimy, że w 2018 roku było to 420-440, no ale proszę zobaczyć, wcześniej mieliśmy dość duże wolumeny. Teraz w tym wzroście do 500 znowu bardzo duże wolumeny. Jak tutaj
przybliżyła, dochodziła do 500. Luka wzrosła, znowu to atak na 500 praktycznie na tych wolumenach i mamy znowu spadek. Odbicie od tych 500 już zabrakło siły, żeby wyjść wyżej. A więc skoro nie będzie takiego wybicia nawet tu na 400, no a póki co bym właśnie raczej chyba skłaniał się ku takiemu scenariuszowi konsolidacji, być może jeszcze ta akcja trochę będzie trwała. Jak na scenariusz akumulacji, to wcale on nie aż tak długo. Przynajmniej patrząc może tą konsolidację tutaj, no to jest właśnie pół roku, tak? Chociaż no, tutaj pewnie należałoby nieco szerzej spojrzeć, bo gdzieś 400 złotych było testowane w 2017 roku. Tutaj też właściwie widzimy taki pierwszy duży słupek wolumenowy w sierpniu się pojawił, więc na dobrą sprawę gdzieś możemy mówić o rocznej akumulacji w takim tutaj szerokiej strefie. Więc myślę, że to jest coś takiego do rozważenia na stałe produkcie. No, jeśli by spadły notowania poniżej 400 zł, no to byłby znowu dość taki negatywny sygnał. To może jeszcze to warto dodać. Kumak. A no, na Kumaku też całkiem duże wymiany miały miejsce w ostatnich tygodniach. Nie zapominajmy, w jakim miejscu jestem w akcji. Bardzo, bardzo nisko. Właściwie tutaj historyczne dołki. No, złotówka została obroniona, tak? Złotówka została obroniona. Tutaj patrząc na wykres tygodniowy, widzimy świecę, największy wolumen, duży cień górny. Zatrzymało się na 2 złotych. Jak sobie tu postawimy na tygodniowym kreskę, to widzimy, że wcześniej cień górny, teraz znowu cień górny na jeszcze większym wolumenie. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Wracając na wykres dzienny. No, nie zapominając, w jakim miejscu spółka, no to myślę, że znowu tutaj zmienność może pozostać duża w najbliższych tygodniach, ale trudno mi tu jakieś mocno wyspowe scenariusze budować na ten moment. Myślę, że tu należy cały czas ewentualnie obserwować ten poziom złotówki. No, spadek poniżej oczywiście negatywny sygnał. No, z drugiej strony przy tych wolumenach dość dużych na poziomie, no uśrednimy okolicy, jakaś faza akumulacji być może, natomiast do końca nie orientuję się w sytuacji akurat Kumaku, ale to nie wiem, czy to spółka gdzieś tam nie stoi nad nią widmo bankructwa, więc to tutaj w tym wypadku akumulacja nie do końca należałoby używać takich sformułowań, no natomiast gdzieś tutaj blisko tych historycznych dołków jest silny ten spadkowy. Z tej perspektywy tygodniowej też to nie za bardzo wygląda, te cienie górne, więc no takie może tutaj był, takie uwagi. Na takie rzeczy bym zwrócił uwagę. No tu na Dino Polska powstrzymał konsolidacji, o którym już mówiłem, czyli tutaj duże problemy z wyjściem powyżej 110, no ale bronione 96-95 zł, tak? No i powstrzymuję ten scenariusz. Na razie tu wiele się nie zmienia, więc ja dalej obstawiam konsolidację. No a jak będzie, to oczywiście zobaczymy. No też oczywiście nie trwać wiecznie. W końcu będzie wybicie z tej konsolidacji, pytanie w którą stronę. No biorąc pod uwagę wykres tej spółki, pytanie, czy tu jakaś dystrybucja nie będzie miała miejsca, tak? No bo raczej nie akumulacja, to akumulacja jest w dołku, tutaj widać nie mamy górkę, więc ewentualnie taki scenariusz, no ale to zdecydowanie za wcześnie, żeby o czymś takim mówić, więc może po prostu na razie baniu. Konsolidacja. No i no, zobaczymy, co z tego dalej będzie. Dobrze. Kolejna propozycja,
które zostały tutaj podane, to benefit. Benefit raczej negatywnie. Myślę, że tutaj można już zacząć negatywnie patrzeć, choć, bo patrząc na wykres tygodniowy, tak, to mamy tą strefę wyznaczoną w spadku. No, została trochę naruszona tutaj na wykresie tygodniowym, ale zatrzymało się na 900 zł. Też okrągła cena, właściwie to moglibyśmy to przedłużyć. No, ale tutaj uznałem, że ten dołek jest dość istotny, dlatego na 930 jest to dolne ograniczenie. Natomiast, no, biorąc uwagę też te tutaj dość nieudane próby wybicia górą, jakieś to widmo postępowania antymonopolowego nad spółką, które trwa, no ten sentyment być nieco gorszy do spółki. No i też patrząc na tą reakcję, na tą przecenę, to tak zaczyna się to materializować. No zobaczymy oczywiście, co dalej się tu wyrysuje. No spadek poniżej 900, ewidentnie oczywiście negatywna sytuacja. Z kolejnych wsparć myślę, warto myśleć o wadze 700 zł. Jeśli jakiś taki scenariusz ten spadkowy miałby się realizować, to myślę, to 700 zł technicznie to jest takie kolejne wsparcie. Więc jeśli będzie to istotny spadek poniżej 900 zł, to myślę, gdzieś tutaj należy zacząć się rzeczywiście rozglądać i myśleć, zastanawiać się, czy to nie idzie na to 700. To jest wykres tygodniowy. Także tutaj też mamy średnią 200-kresową tygodniową. No ale w cenach zamknięcia na dniu widzimy 930 obronione. Więc tutaj nawet 900 obronione, 930 obronione. No zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ale powoli też to wygląda na taką odwróconą głowę z ramionami, tak? Czyli ramię, głowa, ramię. No i tutaj gdzieś to 930, 900 to jest to ta linia szyi, więc tutaj spadek poniżej. No, byłby tym poziomem sygnalnym dla IFO. Polski Bank Komórek Macierzystych. Znowu się niezbyt płynna spółka, ale jednak no, z jakimiś problemami, ale w tych też ostatnich tygodniach wyrównana średnia 200-okresowa, to jest dzisiaj bym wyznaczył, zresztą to na poprzednich spotkaniach też sobie wyznaczaliśmy. Kolejna strefa wsparcia 64-66, no i gdzieś jeszcze ta pozostająca wokół 58, to takie trzy wsparcia bym wyznaczył. Natomiast no, to też dość, nie wiem, myślę, rzuca się w oczy w ostatnich nawet miesiącach, no to jednak gdzieś te 74, 75, 76 cieniami górnymi, no jest to jakiś opór przed wyjściem wyżej. No na to chyba też warto by tu było zwrócić uwagę, no ale znowu ta płynność jest na tyle niska. No niedługo będą te raporty okresowe, Bank Komórek Macierzystych oczywiście też zaprezentuje swoje wyniki, więc chyba to będzie takim impulsem do jakiegoś dalszego ruchu. No informacja o poprzednim kwartale już była, więc chyba no ewentualnie no, informacje o akwizycji właściwie też już były, więc chyba zostaje jedynie ten raport okresowy z wynikami, gdzie też coś więcej spółka pokaże niż tylko to, ile pozyskała próbek w drugim kwartale. Więc tutaj chyba na to można by czekać. Ciech. Scenariusz na razie pozostaje ten sam, który kreśliłem, czyli potencjalne odwrócenie tego trendu spadkowego, no ale dość istotny opór do pokonania 60. To może zobaczymy sobie wykres tygodnia, jak to wygląda. Ostatni szczyt, okrągła cena 60 zł. Jakaś tu struktura wzrostowa, no duże wolumeny też się pojawiły. Zresztą ten duży wolumen, co ciekawe, na wybicie średniej tygodniowej, ładna wzrostowa świeca. Ten ruch na razie jest kontynuowany. Powiedziałbym tak fajnie, że dość niemrawo, ale to właściwie w ostatnich miesiącach
też mniej więcej tak się poruszają te notowania. Czyli właśnie dość niemrawo, tak, takiego sformułowania bym to określił. Więc myślę, że no, tak naprawdę cały czas gdzieś ta średnia dwustokrotnościowa dzienna to 52 zł tutaj może pełnić rolę wsparcia. Chociaż chyba każdy z nas wolałby, żeby to szybciej ruszyło w górę, niekoniecznie tu podobnie, a tym poziomem takim istotnym z tej szerszej perspektywy 60 zł, no to na to już zwracałem uwagę, jeszcze raz mogę podkreślić. I no moim zdaniem póki co nie ma tutaj sygnałów jakichś mocno podażowych. No może brakuje też tutaj popytu trochę, bo to wybicie mogłoby być mocniejsze. Teraz też gdzieś tutaj znowu powrót do 56 i akcja. Jest trochę też brakuje popytu, to jest myślę jakiś też mankament. No bo skoro już tu brakuje popytu, no to czy się pojawi na 60 zł? No może po wynikach. Zobaczymy. Natomiast myślę na razie póki co tego scenariusza wzrostowego jeszcze nie trzeba przekreślać. No dość tutaj też ciekawe ruchy hamulce, też zwiększone wolumeny. Odbiło to no ostatecznie od poziomu 4,6, tak? Luka wzrostowa domknięta. No tu nawet no, troszeczkę niżej spadły notowania i znowu mocno odbiły i ostatecznie wyszły powyżej tej strefy oporu, którą wyznaczyliśmy. Patrząc na wykres tygodniowy, też dość ciekawie to wygląda. Tutaj w dołku właściwie mamy formację obozy z tej formacji tygodniowej, czyli na spadkowej świecy dość duży wolumen, na formacji objęcia hossy no mniejszy wolumen, ale mimo wszystko o kolejny tydzień to troszeczkę wolumen też się zwiększył, duża wzrostowa świeca zielona, więc no ten scenariusz domknięcia luki spadkowej i potwierdzenie w kolejnym tygodniu wzrostową świecą na jeszcze troszeczkę większym wolumenie, no to buduje dość ciekawy scenariusz wzrostowy, a też patrząc przez pryzmat takiej szerokiej konsolidacji, no to czy tu nie będzie chęci chociażby przetestowania górnego ograniczenia tej konsolidacji, czyli gdzieś nawet może 6,40. No, na razie widzimy jakieś problemy tutaj na 50 jest problem z pokonaniem tego poziomu. Natomiast takie sygnały można tam na pewno zauważyć, jak ja mówiłem. I to są te sygnały popyt. No, kolejna propozycja Selvita to na szybko, bo tam się nic nie zmieniło. Czyli tutaj dalej bym podtrzymał ten scenariusz 50 zł. Jeśli spadnie poniżej, to mocno negatywny sygnał. Póki co dalej jest ta konsolidacja tu od początku roku na dobrą sprawę wokół 55-60 notowania się poruszają. W razie nic się nie zmienia. No to trudno tutaj mi się coś więcej też, jeśli chodzi o technikę. Playway. Też tak naprawdę trudno tutaj analizować. Dość dynamicznie. Z podejściem pod 180 z kolei ta korekta z poprzedniego tygodnia też nie była jakaś bardzo duża. Jak patrząc jeszcze na wykres tygodniowy, to widzimy jakiś cień górny. Nie doszedł do tych 180 historycznych maksimum. No, natomiast dzisiaj sesja znowu, tydzień zaczyna się na zielono. Myślę, że najbliższe wsparcie to jest to 150. Oprócz 180, pryzmat chyba tych dwóch poziomów bym patrzył na play tutaj w najbliższym czasie. Kolejna propozycja to jest JSW. No JSW od tych 80 zł się odbiło. Tu już wcześniej jeszcze na poprzednim spotkaniu mówiliśmy, że gdzieś oscyluje wokół tych 80, że tu ewentualnie 82 może znaleźć też opór. No ale jednak od tych 80, pomimo tych linii tutaj dolnych notowania się odbiły. 78, na poniżej 78 spadły. Więc no to na razie raczej podtrzymuje
Ten scenariusz spadkowy, może tak patrząc krótkoterminowo, no to na to być może też warto zwrócić uwagę, że na tych wzrostowych świeczkach raczej wolumeny były duże, tutaj jakiś cień dolny podtrzymywanie, no tu cały czas świeca blisko tych 80, a jednak tych kilka świec, które już tu odbiegło, to 80, wolumen troszkę mniejszy. No tak bardzo krótkoterminowo patrząc, tak? Z kolei z tych 80 zł, więc na dobrą sprawę chyba dałbym się właśnie skoncentrował na tym poziomie. 80 zł, tu widzimy perspektywa tygodniowa. Tutaj z bodajże maj, nie czerwiec, przepraszam, to czerwiec. Cień górny spadł poniżej 80. No ładna wzrostowa zielona świeca, ale kolejna już czerwona, odbyłość od 80. Na razie myślę jeszcze tutaj za wcześnie, aby chyba kreślić jakieś wzrostowe scenariusze, tym bardziej, że tu też sobie o tym już mówiliśmy, że od początku roku struktura spadkowa z tego względu chyba ten opór tylko 80 zł. KGHM. Także ładne wybicie powyżej tej linii trendu spadkowego. Obecnie możemy mówić chyba o reteście tej linii trendu. Natomiast tu na KGHM ja dalej patrzę z perspektywy tygodniowej. Średnia 200-okresowa przebiega na 96. Te odbicia w 2018 roku zatrzymują się na tej średniej. Niewiele powyżej jest 100 zł. Istotny opór. Więc ja tą perspektywę na pozytywną bym zmienił dopiero od kiedy te opory zostaną pokonane, czyli KGHM powyżej 100 zł, to bym interpretował jako dość istotny sygnał popytowy. No, póki jest poniżej, konsolidacja, zresztą też widzimy tu na 85 zatrzymywanie, więc tutaj tak istnieje, myślę, można rozważać. LPP. No, LPP trzyma się na tych 9 tysiącach. Tutaj to 8500 pełni też rolę poziomów. Rzeczywiście tutaj od dłuższego czasu, bo no to na LPP nie ukrywam, że od naprawdę długiego czasu, tak jak tutaj wszystkie niebieskie są, Państwo, że dla mnie to są bardzo istotne poziomy właśnie okrągłych tysięcy złotych. I tak historycznie to widać, że to było respektowane. Czasem rzeczywiście też to 500 zł, no te też grało swoją tam rolę, ale ostatecznie widzimy, że to były bardzo istotne. No natomiast rzeczywiście w tych ostatnich tutaj sesjach i 9,5 tysiąca złotych, i to 8,5. No tu pełni rzeczywiście właśnie w 2018 roku, tu 8,5 pełni rolę bardzo istotnego wsparcia. Więc tutaj się to 1, 2, 3, 4, 5, nawet 6-krotnie zatrzymało, zależy jak byśmy też to liczyli. Więc wielokrotnie się to zatrzymało na 8,5 i od momentu tego pierwszego testowania 8,5. Widzimy, że problemy pojawiają się na 9,5. Także zakres mamy dalej 1000 zł, tylko troszkę poziomu się zmienił. Więc tak naprawdę zastanawiam się, czy tutaj należałoby takiej szerokiej konsolidacji 8,5-9,5 rozważać, no bo gdzieś tak to się porusza. Powyżej i gdzieś średnia, to jest dzienna. Dzienna średnia się wypłaszczyła, dwoszny. To po ostatnich też dniach, no wręcz bardzo mała zmienność na LPP, trzyma się wokół 9 tysięcy, więc tutaj chyba bym zmienił to moje postrzeganie, przynajmniej dla tego okresu, już nie 9-10, tylko właśnie 8,5-9,5 i taka konsolidacja. Stąd 9 naprawdę też usunę, właściwie ta linia trendu też przynajmniej jest potrzebna. 8,5-9,5, no ta tak. I tak to wygląda, przynajmniej moim zdaniem. CCC buduje strukturę
spadkową. Zatrzymały odbicie do 230, no zabrakło kilku złotych i mamy odbicie znowu w dół korekcyjne, więc póki co miesiąc cały czas pozostaje spadkowy. No przy czym to 200 zł też pamiętaj rolę istotnego wsparcia. Coraz bliżej też jest ta średnia tygodniowa, więc tutaj myślę spadek poniżej 200 zł poniósł negatywny sygnał na CCC. Póki jest powyżej, no co najmniej myślę tu może jakiś scenariusz konsolidacji można by kreślić. Więc od góry 200 takie naprawdę istotne tutaj poziomy. Wielton też konsolidacja. No właściwie to wcześniej, co mamy narysowane, też nie jest nam już potrzebne. Więc mogę to usunąć. Linie właściwie też nam nie są potrzebne. To też nie. Dwa poziomy, czyli tu od dołu 11 zł, od góry 14. Konsolidacja, trend boczny. Tak patrząc bardziej krótkoterminowo, nawet tutaj wokół 12 zł duże problemy i konsolidacja. Natomiast szerzej perspektywa właśnie na te dwa poziomy 11-14 bym zwrócił uwagę. No, wykres tygodniowy też to tutaj mi się dość wyraźnie pokazuje, że no tak naprawdę od początku 18 roku, czy na przełomie 17-18 wsparcie 11 zostało wyznaczone, dwukrotnie obronione, no ale problem jest też z wyjściem powyżej 14, więc przez taki pryzmat bym patrzył na Wielton. Asbis. Może z perspektywy tu się nic nie zmieniło od ostatniego spotkania. No, wsparcie 2,8, tutaj widzimy ta strefa wsparcia w 2018 roku dobrze działa. Tutaj w ostatnich tygodniach też właśnie od tego poziomu się odbiły, tak. Dużo cieni dolnych. No ale też jest myślę cały czas jakiś problem z kontynuowaniem tego trendu wzrostowego. No ostatnie szczyty gdzieś na 3,6, 3,7 to jest potrzebne do wybicia, aby tutaj wygenerować ten popytowy sygnał. No póki co, tutaj od początku roku na dobrą sprawę mamy konsolidację wokół 3,2. No dość szeroko, tak? Bo tu 3,7, 2,8, a gdzieś wokół tych poziomów. Jest jednak to wsparcie, bo notowania spadły poniżej średniej, zrobiły podwójny dołek, no i jednak pod tą średnią znowu są powyżej, więc to ewentualnie jako taki pozytywny sygnał. Natomiast myślę, że z tej perspektywy tygodniowej, no jednak widać, że w tym 18 roku jest jakiś problem z kontynuacją wzrostów z lat poprzednich, czyli tutaj 16 rok. No w 17 korekta, ale tutaj od drugiej połowy znowu wzrosty, no i teraz korekta, no jeśli miały być wzrosty, no to kontynuacja trendu wzrostowego, no to jest potrzebny nowy szczyt, tak? Czyli ewentualnie powyżej tych 3,7 tutaj wybicie by się przydało. Dobra, dwie spółki na koniec. Playway Elemental. I wydaje mi się, że dzisiaj wszystkie propozycje mi się udało przerobić. Jeśli coś jeszcze tam w trakcie pominąłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że dzisiaj udało mi się wszystko. Przepraszam, nie wiem, czy powiedziałem Playway czy Play, ale chodzi o Play Communications teraz. Playway już był wcześniej, dobra, więc Play, operator. To jest wykres tygodniowy, przejdźmy na dzienny. No gdzieś to uklepuje, próbuje przynajmniej uklepywać dno, natomiast spółka nie notowana zbyt długo, więc tu chyba zbyt za bardzo nie przywiązywał uwagi do tego. Tu może sobie też, tutaj oczywiście wolumen zaburza nam pierwsza sesja, tak? Więc troszeczkę przybliżę. No teraz nam zaburza ten listopad, więc może troszeczkę. Ok, jakieś większe wolumeny tutaj też na przestrzeni tych ostatnich tygodni widać, więc to jest jakiś argument, że być może tutaj jest to dno na 20 dni uklepywane. No ale nie jest to oczywiście powiedziane, sam wolumen to jeszcze za mało. Przydałby się to jakiś impuls wzrostowy, na razie jego nie ma. Są duże wolumeny, jest 21 większa, ale na razie nie ma tych wzrostów, więc spółka też tu oczywiście nowe do.
Trend jest spadkowy. Nie widzę tutaj, myślę, argumentów za takich technicznych za wzrostami. No, wolumen to trochę za mało. Ewentualnie myślę, tutaj można by obserwować tą konsolidację, bo widzimy, że właściwie to już od kilku dni niezbyt duży próg zmienności. Jakiś tutaj impuls może na kilka sesji kolejnych rzeczywiście wskazać ten kierunek, więc może na coś takiego bym tutaj zwrócił uwagę, ale ten spadkowy, struktura spadkowa, nie widzę argumentów jakichś mocniejszych, czy to akurat na 21 miałoby być to twarde dno. Elemental. Znowu taka fikcyjna spółka, tak? Bardzo mocna przecena na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj w 17 tutaj to przyspieszyło. W 18 już w ogóle był ten wystrzał w dół. I na 80 groszy znalazła ten sektor, nam nie jest potrzebny, co było wcześniej. To już jest historia. Właściwie ta szeroka strefa wsparcia też nam nie jest potrzebna. Także pierwsza uwaga, tutaj od 80 groszy do złotych 60 to urosło w krótkim okresie czasu, odbicie 100%. Tutaj na złoty 70 jest istotny opór, czyli wcześniejsze historyczne dołki. Przebiega tutaj też średnia 200-okresowa dzienna, jest dość istotny opór i no, biorąc pod uwagę, że już to 100% zostało zrobione, pytanie, czy to jakaś realizacja zysków może, jakaś korekta. Potencjał ruchu spadkowego w racji zysków. No, a jeśli chodzi o ten sygnał techniczny, to dobrze tutaj byłoby też wyjść powyżej złoty 8. Teraz tak, jeśli założymy, że jednak te problemy fundamentalne w elementalu są tylko chwilowe, co oczywiście chwilowe w tam dużej skali czasowej, czyli chwilowe to może być rok, półtora roku, 2 lata, tak? Ale dajmy na to, że może przejściowe, to jest lepsze określenie, może aż tak bardzo tutaj nie zaznacza, nie nakierowuje na. Więc jeśli te problemy są przejściowe, to możemy mówić nawet o jakimś scenariuszu akumulacji. Są większe wolumeny tutaj w tych okolicach cenowych. No dość szeroko, ale w kwotach cenowych. No ale tak na dobrą sprawę mamy tylko kilka miesięcy. Te notowania tutaj jest na falach. Jeśli to miałaby być akumulacja, to może to potrwać zdecydowanie dłużej. No to oczywiście jest to założenie, że te problemy są przejściowe. Czy tak jest? Nie wiem i trudno mi powiedzieć. No, ale myślę, że mimo wszystko zakładając, że są przejściowe, to jest tylko i że tutaj ewentualnie rzeczywiście rysuje się ta akumulacja, no to ona może trwać troszeczkę dłużej niż te kilka miesięcy. Więc może na coś takiego bym tutaj zwrócił uwagę do rozważenia po złoty 70, złoty 80. No więc może tutaj tyle komentarza, jeśli chodzi o ten elemental. Orange Polska, oczywiście, tu przypominam sobie, że pominąłem. Jest Orange Polska. Gdzieś wcześniej na czacie to widziałem, więc tutaj wracamy do Orange Polska. Jeszcze, no, odbyło się to od historycznego dołka 4, no właściwie to na wykresie dziennym został zrobiony nowy dołek, ale szybko wybroniony i na tygodniowym widzimy, to zresztą też sobie zwracaliśmy na to uwagę dzień temu, że na tygodniowym w cenach zamknięcia obroniony historyczny dołek. Wracając do tego, no 5,1 istotny opór, tak? 5,1 istotny opór, to też się zatrzymało na 5,1, na razie ten impuls, na razie jeszcze nie do końca widać jakąś większą podaż. Gdzieś to okolice 4,95 obronione. Więc myślę, że tak krótkoterminowo właśnie tutaj wyznaczę gdzieś w okolicach 4,90 tych tutaj z ostatnich kilku sesji wsparcie, tak bardzo krótkoterminowo patrząc. A patrząc nieco szerzej, no niestety no, intraday czy w skali tej perspektywy dziennej cena zamknięcia było zrobione, no tu
wskazywałem, że w cenach, w zamknięciach tygodniowych zostało obronione to historyczne minimum, ale jednak mimo wszystko jesteśmy gdzieś do tych historycznych minimów. Nie jest powiedziane, że one nie zostaną poprawione, więc ten oręż Polska no zdecydowanie. Więc trzeba się liczyć, że są po prostu nisko te notowania i mogą być jeszcze niżej, tak? I póki co, to na dobrą sprawę, tak jak widzimy, jesteśmy w dość istotnym oporze. No nie są to ostatnie minimum, tak? Tu 4,8, to przepraszam, ostatnie szczyty, bo to bym na 4,8 doszukiwał się ostatnich szczytów w tej strukturze spadkowej. Są też dość ciekawie pokonane bo luką wzrostową. Ale to jest kolejny scenariusz, który może budzić pewne obawy o jakąś większą korektę, domknięcie luki wzrostowej, tak? A 5,1 i na razie nie można go sforsować. Więc tu bym obserwował 5,1 potencjalne wybicie w górę. Krótkoterminowo może to okolice 4,9, no a nieco bardziej średnioterminowo no i 4,7 na domknięcie tej luki spadkowej, czy może znowu na te historyczne dołki. Testowanie gdzieś tu 4,4 to wcale bym jeszcze nie wykluczał. To może taki tutaj komentarz. Eko Export. No to tak naprawdę też spółka, która jest gdzieś blisko dołka, nie historycznego, ale wieloletniego, zresztą tu znowu chcę, no wyznaczę tu teraz to nowe dołki, tak? Wieloletnie minima. Raczej ciekawa sesja, bo jakaś luka wzrostowa i znowu duże wolumeny, ale to o dużych wolumenach, tak jak już wspominaliśmy sobie dzisiaj, i tutaj mieliśmy duże wolumeny pod koniec 2017 roku na 7 zł, a teraz jesteśmy na 4 zł, tak? Także te duże wolumeny już nieraz się tu pojawiały, a spółka blisko dołka, więc też wcale nie jest powiedziane, że tutaj już twardy lot został wyznaczony w okolicach tych 4 zł. I na to chyba bym zwrócił uwagę. Trudno mi tu budować jakieś większe scenariusze, bo jakieś wzrostowe scenariusze, bo tutaj spółka, no widzimy jak ten wykres wygląda, tak? Więc może tutaj nie podejmę się komentarza jakiegoś większego, bo trudno mi dostrzec jakieś mocno pozytywne sygnały. No można mówić jakieś akumulacji znowu, tak? Tutaj naprawdę wokół tych 4 zł duże wolumeny były, dużo tych akcji się obróciło. Dzisiaj ta luka wzrostowa na też zwiększonym wolumenie. No ale patrząc właśnie przez pryzmat historii, nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za mało. Myślę też ewentualnie pod jakąś spekulację, to rzeczywiście jest warta spółka do obserwowania na najbliższe sesje, bo po takiej luce wzrostowej, takich obrotach, no myślę, że tutaj można oczekiwać dalej takiej dużej zmienności, czy to pójdzie w górę, czy w dół. No jest na pewno też z czego odbijać, tak? Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj na ekoeksporcie pojawił się nowy dołek. I na koniec Polnord. Wyznaczyłbym taki scenariusz szerokiej konsolidacji. Widzimy, że w ostatnich, no prawie już 2 latach, no gdzieś te notowania znajdują na 7,750 wsparcie, no ale problem jest z wyjściem powyżej 10,5-11 zł. No i taka szerokcja, chociaż tak na dobrą sprawę patrząc na Poldot, ta faza akumulacji już tu może mieć miejsce nawet do 2013 roku. No tu wtedy były notowania po 4 zł, ale w tych ostatnich 2 latach też widzimy, że gdzieś w tej konsolidacji wolumeny jakieś zwiększone się tu pojawiają, chociaż na przestrzeni już samego ostatniego roku te wolumeny zdecydowanie mniejsze. No, gdzieś tam można tutaj próbować budować taką fazę akumulacji. Też sobie zobaczyć, no może ten 2007 rok niekoniecznie tutaj nas interesuje, ale no notowania są nisko, tak, to tu dużo mówić, są nisko, to też widzimy.
No może po prostu na tym poprzestanę z komentarzem. Na pewno trend boczny to dość wyraźne. No szerokie są, tak szerokie, ale myślę tutaj tak po prostu ten pol nord się porusza. Więc tak, takie dwie, myślę, długoterminowe strefy wsparcia oporu bym tutaj wyznaczył. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na spotkanie. No i oczywiście życzę miłego dnia, miłego wieczoru. No a jeśli Państwo w najbliższym czasie wybierają się na wakacje, to danego urlopu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.